Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Jest to nasz ostatni webinar w tym roku kalendarzowym i spotykamy się dzisiaj, żeby porozmawiać o tym, jak łączyć edukację, łączyć, integrować edukację polonistyczną z edukacją matematyczną. Dzisiaj w roli eksperta i prowadzącej występuje Ewelina Gorczyca. Część z Państwa, chyba nawet głównie pań, bo nie widzę na razie panów, może już kojarzyć naszą prowadzącą, czy to z warsztatów stacjonarnych, czy innych spotkań online. Jeżeli tak jest, to będziemy wdzięczni za taką informację w czacie na początek. I zanim oddam głos Ewelinie, chciałabym wspomnieć o kilku kwestiach technicznych naszego pokoju. Po prawej stronie znajduje się okienko czat. Mogą Państwo tam na dole zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej lub zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to proszę się nie krępować i proszę dawać mi znać. Ja postaram się pomóc albo w ogólnym czacie, albo już w indywidualnym. Będę z uczestnikiem rozmawiała, żeby nie przeszkadzać pozostałym. Widzę, że zaczynają migać mi kropki, to znaczy, że Państwo piszą. Poczekam jeszcze chwilę na taki sygnał, czy mnie widać, czy mnie słychać, czy ktoś już poznał wcześniej Panią Ewelinę i będziemy przechodzić do naszej części merytorycznej. Cieszę się, że też Państwo z nami są o takiej już dość późnej porze jak na spotkanie. Więc mam nadzieję, że będzie super intensywnie, Ewelino, i owocnie. Też mam taką nadzieję. Wciąż osoby piszą. Dobrze, może jednak nie będę zabierała tego naszego cennego czasu. Uczestnicy nam piszą, ja już zniknę. O, widzisz. Och, tak. Są super pierwsze powiadomienia. Ja już zniknę do tła, będę cały czas techniczną opiekę tutaj sprawować, także proszę się nie krępować, a Tobie już przekazuję głos. Dzięki. Dzień dobry, witam serdecznie o tej późnej czwartkowej porze. Ja mam nadzieję, że wszystkie panie, bo na razie tak jak Daria powiedziała, jesteśmy w kobiecym gronie. Macie chociaż kubek ciepłej herbaty ze sobą albo kawę, o ile ktoś jest odważny, no albo jeszcze czegoś innego. Mam nadzieję, że tą godzinę i ten czas poświęcimy na taki twórczą rozmowę o tym, jak łączyć i integrować edukację polonistyczną z edukacją matematyczną, na co szczególnie zwrócić w tym aspekcie uwagę. Przyjrzymy się też temu, tak naprawdę, jakie tendencje rządziły i rządzą teraz edukacją wczesnoszkolną. Myślę sobie, że nawiążemy też do tego, jak łapać takie matematyczno-językowe okazje, które wydarzają się tak naprawdę w naszym codziennym klasowym życiu bardzo często, ale też żeby nie było tak tylko przegadanie i nudno, to jakby dla mnie bardzo dużą wartością zawsze takich spotkań jest to, by podzielić się swoimi pomysłami i jakoś Was zainspirować do pracy, poszerzyć też trochę jakby pulę narzędzi czy pulę pomysłów, którymi możemy dysponować podczas swoich lekcji. W związku z tym jakby pojawi się też szereg inspiracji. Tak jak Daria powiedziała, nazywam się Ewelina Gorczyca, jestem mentorką w kursach i nauczycielce pierwsza klasa i matematyka pierwsza klasa, który jest częścią tego dużego projektu Nauczycielka Pierwsza Klasa. Jestem przede wszystkim nauczycielką edukacji wczesnoszkolnej, więc teoretyzować będę tylko chwilę i tylko na początku, a potem przejdę już zupełnie do praktyki i zupełnie do takiego życiowego i praktycznego wymiaru naszej pracy. Natomiast chciałabym też, tak sobie myślę, zaznaczyć coś, co zaznaczam zawsze na różnego rodzaju spotkaniach z nauczycielami czy studentami, że to, o czym będę mówiła i to, co będę pokazywała, jest
w dużej mierze wypracowane przeze mnie i działało jakby, działało i przynosiło efekty w pracy mojej z moimi grupami, z moimi klasami. I tak sobie myślę, że bardzo cenne jest dla mnie to, byście panie podeszły do tego refleksyjnie i wzięły tylko to, co wam jest jakby pomocne, co dla was jest ważne. Nie chciałabym, byśmy tutaj traktowały wszystkiego, czego się wydarzy, jako taką alfę i omegę pedagogiczną i wzór idealny, bardziej jako inspirację. Ja byłabym przeszczęśliwa, gdyby webinaria można było prowadzić w taki interaktywny sposób, że mogłybyście panie chociaż do mnie mówić, a nie tylko pisać, bo myślę sobie, że wtedy byłaby szansa, większa szansa na to, by wymienić się doświadczeniem i dobrymi praktykami, a widzę w tym bardzo dużą wartość. Tak, Daria mnie zapytała, czy będziemy mogły wysłać prezentację uczestnikom. W związku z tym odpowiem tak na forum, jak najbardziej tak, tylko myślę sobie, że aby być taką uczciwą, to będę musiała uzupełnić pewnie źródła niektórych inspiracji. Więc, ale to myślę, że jakby do jutra jest do zrobienia. Dobrze. To w takim tytułem wstępu wszystko myślę sobie powiedziałam. Witam bardzo serdecznie, bo widzę, że też piszecie tutaj na czacie. Dzień dobry. I widzę, że są też panie z mojej grupy z kursu Matematyka pierwsza klasa, więc te witam szczególnie serdecznie z taką nutą solidaryzacji. Cieszę się, że jesteście. I przejdźmy już do meritum. Jak myślałam sobie o tym, jak zmieniała się, czy zmienia się tak naprawdę edukacja wczesnoszkolna i podejście do edukacji wczesnoszkolnej, ale też tak jak patrzyłam na takie największe trendy, które rządzą edukacją wczesnoszkolną, to tak naprawdę pokazały mi się trzy: korelacja, integracja i metoda projektu. I nie bez powodu umieściłam je na czymś, co może przypominać jakiś rodzaj osi czasu. Bo pamiętam początek lat 2000, kiedy bardzo dużo i bardzo intensywnie zaczęto mówić o tym, że wszystkie edukacje, właśnie w edukacji wczesnoszkolnej, powinny mieć charakter mocno zintegrowany. Był taki czas, że teraz nazywamy jakby klasy 1-3 edukacją wczesnoszkolną, ale był taki czas, że mówiliśmy o tym nauczanie zintegrowane. Pamiętam też bardzo silne i głośne głosy krytyki na temat naszej pracy, że my tak naprawdę nie integrujemy edukacji, tylko je korelujemy i że korelujemy treści, a nie integrujemy edukacji. I jakby długo nie bardzo mogłam zrozumieć, o co tak naprawdę chodzi tym krytycznym głosom, ale kiedy się przyjrzałam temu głębiej i bardziej refleksyjnie, to myślę sobie, że gdzieś była jakieś ziarenka prawdy w tym się pojawiały. Dlaczego? Dlatego, że korelacja to tak naprawdę naświetlenie od różnych zagadnień. I w naszym kontekście jakby omawiamy jedno zagadnienie w kontekście różnych edukacji. Takim doskonałym, tak sobie myślę, doskonałym przykładem jest to, że można byłoby wyjść na wycieczkę i obserwować, dokonywać obserwacji przyrody zimą, czy zmian, jakie zachodzą zimą, i wtedy mogłybyśmy powiedzieć, że realizujemy edukację przyrodniczą. Mogłybyśmy potem zaproponować dzieciom taką aktywność jak toczenie kul, lepienie bałwana, o ile byłby śnieg, i powiedzieć, że już zadziewa się wychowanie fizyczne. Gdybyśmy wróciły do klasy i opisały bałwana, to wtedy mogłybyśmy powiedzieć, przecież to edukacja polonistyczna. Jeszcze wtedy, kiedy byśmy rysowały z dziećmi i wycinały z papieru płatki śniegu z zachowaniem symetrii wieloosiowej, no to już wtedy dołożyłybyśmy edukację matematyczną i techniczną, a jeszcze gdyby namalować, nie wiem, zimowy pejzaż i nauczyć się piosenki o zimie, to edukacja plastyczna i muzyczna miałaby miejsce i miałabym wrażenie, że wtedy już wszyscy byliby przeszczęśliwi i uważali, że nastąpiła integracja treści. No nic bardziej mylnego, bo to jest jeden z podstawowych błędów w rozumieniu korelacji a integracji, tych dwóch pojęć. To, o czym opowiadałam, to była korelacja. Natomiast
Mi bardzo zależy na tym, byśmy dzisiaj przyjrzały się temu, jak integrować edukację polonistyczną i matematyczną. Zatem integrację chciałabym, żebyśmy rozumiały jako taki sposób nauczania, który ma na celu pokazywanie związków między wszystkimi kierunkami czy zakresami edukacji oraz pokazywanie nauki jako całość. Ale tak naprawdę do edukacji wczesnoszkolnej wszedł bardzo silny trend, jakim jest metoda projektu. I o tej metodzie projektu tak naprawdę mówi się bardzo dużo, nawet w podstawie programowej. Ona jest mocno powiązana z pojęciem integracji, ale to, co różni metodę projektu od tych pozostałych dwóch pojęć, jest to, że metoda ta polega na samodzielnym opracowaniu przez uczniów jakiegoś tematu w jednostce większej niż jedna godzina lekcyjna. I o metodzie projektu będziemy też dzisiaj trochę mówić, choć myślę sobie, że to jest tak szeroki, tak głęboki temat, że można byłoby spokojnie poświęcić temu nie jeden webinar. Ja podzielę się trochę swoim doświadczeniem, ponieważ od kilku lat pracuję z dziećmi metodą projektu i nie wykorzystuję żadnego pakietu edukacyjnego, czyli nie korzystam z podręczników. I metoda projektu tak naprawdę jest naszym jedynym narzędziem do pracy. Mamy te trzy pojęcia, będę się do nich pewnie jakoś w toku naszego webinaru odwoływała. Ale kiedy myślę sobie o edukacji matematycznej i o tym, jak ją łączyć z edukacją polonistyczną, to myślę sobie, że gdyby zrobić taką sondę, to większość z nas powiedziałaby, że tekst i praca z tekstem może być doskonałą do tego okazją. I ja się z tym zgodzę. Pokażę Paniom, jeden przykład tekstu, który jest bardzo wartościowy pod względem matematycznym i niesie za sobą szereg matematycznych okazji do tego, by łączyć edukację polonistyczną z matematyczną, ale łączyć je w kontekście rozwijanych umiejętności, takich kluczowych jak doskonalenie czytania, jak doskonalenie pisania, a nie tych mniejszych. I bardziej chyba chciałabym, abyśmy dzisiaj rozmawiały właśnie z takiego bardziej meta poziomu, trochę wyżej. I zacznijmy właśnie od przykładu tego tekstu. Tekst pochodzi z książki Pozwólmy dzieciom myśleć, Mirosława Dąbrowskiego. Te panie, które nie znają tej pozycji, serdecznie zachęcam do tego, by się jej przyjrzeć, by ją przeczytać. To jest gruba książeczka, dostępna online w formie PDF, więc spokojnie można sobie ją wygooglać, ale myślę sobie, że już tak wiele razy ją polecałam, że zapewne spora część z pani doskonale ją zna. Ten tekst, Biała Szkoła, nie bez powodu wybrałam też taki rodzaj tekstu, bo zobaczcie, osadzony jest w czymś, co zaczyna być bardzo bliskie dzieciom, to znaczy zbliża się okres taki świąteczno-zimowo-feryjny, zapewne zbliżają się jakiegoś rodzaju wyjazdy, w związku z tym myślę sobie, że takie realne, rzeczywiste okazje, które niesie nam po prostu za sobą życie, jest doskonałym momentem na to, by zaproponować uczniom taki rodzaj pracy, jak przeczytanie tego tekstu, który jest rodzajem oferty handlowej. Pod spodem jest, tak jak widzicie, jest to rodzaj cennika, jest to rodzaj wyceny. Co z tym tekstem można by tak naprawdę było zrobić? Jakie macie propozycje? Ja czekam na pierwsze jakieś sygnały w czacie, bo to jest nasz jedyny środek komunikacji dzisiaj, więc zrobię chwilę pauzy, zapadnie być może niezręczna cisza, ale mam nadzieję, że ktoś odważy się na to. Co można byłoby z tego rodzaju tekstu zrobić? Widzę, że ktoś pisze. Pierwszy odważny. Pisze pani Ela, nie wiem, czy wy też to widzicie, kto pisze. Ale ja mam takie informacje. Och, pani Ela zrezygnowała. Dobrze, piszę jednak. Ja będę cierpliwie tutaj czekała.
Napiszę albo nie napiszę. No dobrze, to ja może opowiem. Zobaczcie na ten tekst pod takim kątem. Gdyby poprosić uczniów, aby w parach czy w zespołach przygotowali i opracowali jak najtańszą i najtańszą ofertę dla naszej klasy. Zobaczcie, ile obliczeń uczniowie musieliby wykonać, by odpowiedzieć na nasze jedno pytanie. O, pani Elena pisała, by obliczyć pobyt dla rodziny dwojga dorosłych i dwójki dzieci, na przykład na 3 dni. Super. A gdyby ugryźć to w kontekście klasy i analogicznie do pomysłu pani Eli, można byłoby poprosić, tak jak już powiedziałam, o to, by obliczyli na przykład 5-dniowy wyjazd dla naszej klasy, ale potem by te grupy zaproponowały czy zaprezentowały swoje pomysły przed klasą i można byłoby się pobawić w pewnego rodzaju przedstawicieli handlowych, którzy mają przekonać nas na podstawie swoich ofert do tego, że to właśnie ich oferta jest najlepsza. Co byśmy w ten sposób ćwiczyli? Po pierwsze, mamy czytanie. Po drugie, mamy niezliczoną ilość obliczeń, bo mam doświadczenie pracy z tym tekstem i rzadko kiedy zdarza się taka grupa uczniów, która za pierwszym razem od tak wpada na najtańsze rozwiązanie, jakie jest tutaj możliwe. Więc tych obliczeń, które dokonują uczniowie, jest naprawdę bardzo dużo. To mamy dwie rzeczy. Mamy na pewno współpracę w grupie, ale mamy też rozmowę, umiejętność prezentacji wyników swojej pracy, więc bardzo dużo, ogólnie rzecz ujmując, kompetencje językowe. O, ile kosztuje dzienne wyżywienie? To jest kolejne pytanie, które zaproponowała pani Ela i kolejny wątek, który można byłoby poruszyć. To, na czym mi najbardziej zależy, pokazując tą sytuację, to, że jest osadzona i może być ona osadzona w bardzo realnych sytuacjach, w bardzo realnej sytuacji bliskiej i realnej dzieciom. Dlatego, że mam wrażenie, że my czasami pracujemy z tekstem i łączymy go jakoś z rozwiązywaniem zadań tekstowych, ale ciągle sobie myślę, że one są takie trochę zinfantylizowane, że nie do końca odpowiadają na takie realne potrzeby i realne zainteresowanie naszych uczniów. A na to dzisiaj chciałam zwrócić szczególną uwagę i podsumowując ten prosty wątek, myślę sobie, że wartościowy, bliski doświadczeniom dzieci i realny tekst to połowa sukcesu. Druga połowa to oczywiście taka świadomość nauczycielska, co z tym tekstem zrobić, no i jakiś rodzaj kreatywności, jak ten materiał wykorzystać. Kiedy jesteśmy już przy tekście, nie sposób nie powiedzieć o zadaniach tekstowych. No bo przecież jest to rodzaj tekstu, który dzieci czytają, więc myślimy sobie, skoro rozwiązują zadania tekstowe, to już trenują czytanie. Z drugiej strony, jak rozmawiam z nauczycielami i prowadzę jakieś warsztaty na temat rozwiązywania zadań tekstowych i tego, jak uczyć dzieci rozwiązywania zadań tekstowych, to słyszę przede wszystkim, że dzieci rozwiązują słabo zadania tekstowe, ponieważ mają spory problem z czytaniem, ze zrozumieniem. A ja chciałam pokazać paniom dzisiaj taki rodzaj pracy z zadaniami tekstowymi, który nazywa się zadania w kawałkach. Być może część z pań już zna tą metodę, być może część nie, a te, które pani znają, to jeżeli pojawią się jakieś pytania, bo pani na przykład już ją zastosowały, to jest doskonała okazja do tego, żeby jakoś się tutaj porozumieć i coś doprecyzować. Na czym polegają zadania w kawałkach? Pokażę paniom na początku przykładowe zadania i potem przełączę się na taki mini przewodnik po tym, jak te zadania zrealizować. Zobaczcie, tutaj są dwa przykłady zadań w kawałkach. Pierwsze to zakupy, te zaznaczone na fioletowo, a drugi to szkoła w ząbkach. Ja zacznę omawianie od zadania szkoła w ząbkach. Mamy 6 kartek, co oznacza, że uczniów powinniśmy podzielić na 6-osobowe zespoły. Można pracować tą metodą przy czterech, pięcioosobowych zespołach, natomiast 6-osobowy zespół
szkoły są największą możliwą, jakby największym możliwym układem, jaki możemy wykorzystać. Najmniej osób w grupie to cztery. Każda osoba dostaje jedną kartkę, jedną małą kartkę. Każda osoba w grupie ma napisane zupełnie coś innego. W związku z tym, może tą kartkę przeczytać wielokrotnie w swojej grupie, ale nie może jej pokazać. Tą kartkę, którą dostałam ja, mogę widzieć tylko i wyłącznie ja. Mogę ją przeczytać milion razy swoim kolegom i koleżankom, mogę o niej opowiedzieć, ale nie mogę jej pokazać. Od tak położyć jej na ławce i powiedzieć: zobaczcie, co jest tutaj napisane. Zadaniem grupy jest rozwiązanie zadania. I wracając do zadania, ono podzielone jest na warunki. Każda kartka ma jeden warunek. Żeby zadanie było możliwe do rozwiązania, wszyscy uczestnicy w grupie muszą wymienić się wszystkimi informacjami. To jest tak, że jeżeli wymienimy się tylko dwoma albo tylko trzema informacjami, to zadanie będzie niezrozumiałe i niemożliwe do rozwiązania. Ale jeśli poznamy wszystkie sześć albo cztery, bo te dwa ostatnie są takie warunkowe, że mogą się pojawić albo nie, to wtedy zadanie jest realne i jest możliwe do rozwiązania. Nie są to proste zadania. Nie są proste z kilku powodów. Nie są typowe, nie są takimi typowymi zadaniami tekstowymi, które można spotkać w ćwiczeniach z edukacji matematycznej. Po drugie, istnieje bardzo duża konieczność porozumiewania się i posługiwania się swoimi warunkami, czyli opowiedzenia o tym, co ja mam na kartce. I jedne dzieci, które mają większe kompetencje językowe, będą mówiły o tym, opowiadały, że ja mam takie doświadczenie, że dzieci mówią: a ja mam tutaj napisane, że, i zaczynają parafrazować, a inne dzieci, które mają dużo mniejsze kompetencje językowe, zaczynają czytać. I to jest doskonały trening czytania i też doskonała taka forma pracy, która pozwala nam pracować z grupą bardzo zróżnicowaną pod kątem czytania. Bo myślę sobie, że w edukacji wczesnoszkolnej bardzo często obijamy się o to, że dzieci, które czytają na początku dobrze, lepiej im idzie rozwiązywanie zadań tekstowych. Te, które czytają gorzej, trudniej jest im w to wejść. A tutaj zadanie jest bardzo krótkie, bo ma tak naprawdę tylko jedno zdanie. A jednocześnie jest wyzwaniem dla tych dzieci, które są po prostu bieglejsze, czy w czytaniu, czy w rozwiązywaniu zadań. Więc tutaj zadziewa się tak, z takich kuluarów wykorzystania tej metody, zadziewa się tak naprawdę burza i dochodzenie do rozwiązania, szukanie tego rozwiązania, zaczynają się dyskusje, zaczyna się przekonywanie, że przecież jest tak albo nie tak, bo ja mam napisane na kartce coś. Więc z naszego nauczycielskiego punktu widzenia nie ma tak naprawdę, tak sobie myślę, ja przynajmniej nie znam takiej sytuacji matematycznej, w której uczniowie tak mocno by musieli argumentować swoje stanowisko. To jest ze Szkoła w Ząbkach, to pierwsze zadanie. Nie będę go czytała, bo widzicie je panie na planszy, ale są też obok zadanie, które nazywa się Zakupy. Forma pracy jest taka sama, natomiast troszeczkę inaczej jest skonstruowane, bo najpierw uczniowie, tak jak w poprzednim razem, każdy z nich dostaje swoją kartkę, nie może jej pokazać innym, ale musi na początku sam rozwiązać swoje mikrozadanie i rozwiązanie tego mikrozadania pozwala na rozwiązanie tego dużego, które jest na samym końcu. Jeżeli nie zostaną rozwiązane wcześniejsze, to zabraknie nam informacji do tego, by rozwiązać to duże. I to też taki przykład na to, że małe kroki doprowadzają nas do tego, co jest naszym wspólnym celem i wspólnym wypracowanym rezultatem. Innym przykładem zadań w kawałkach
Są zadania z klockami sześciennymi, takimi drewnianymi, które zapewne są paniom bardzo dobrze znane. I tu są dwa przykłady: zbuduj pociąg i zbuduj to. Zasada jest taka sama jak poprzednim razem. Natomiast zadania mają po prostu inny charakter, bo dotyczą geometrii. I to też chciałam pokazać, że to nie muszą być zadania arytmetyczne, tak jak te dwa poprzednie, które omówiłam, ale mogą dotyczyć geometrii. Dzieci przy tej okazji rozwiązują zadania tekstowe i ćwiczą bardzo takie głębokie kompetencje językowe. Dużo mówi się o tym, że edukacji matematycznej uczy się wtedy, kiedy dzieci ze sobą rozmawiają. Dzieci uczą się nie wtedy, kiedy odpowiadają na nasze pytania, ale wtedy, kiedy do siebie mówią, kiedy argumentują, kiedy pytają siebie samych o coś, kiedy pytają innych o coś, gdy sobie albo innym coś wyjaśniają, kiedy zastanawiają się, czy na pewno wszystko jest dobrze i zastanawiają się głośno. O tym te panie, które były na warsztacie prowadzonym przez doktora Dąbrowskiego, o tym też była mowa i doktor to też bardzo podkreśla. Do tej formy, do zadań w kawałkach, są jakieś pytania, bo ciężko jest o tym opowiedzieć i nie ukrywam, tak na sucho, ja mam trochę wrażenie, że zupełnie się nie oddaje ogromnego potencjału tej metody, niezwykłego jej takiego energetycznego też potencjału, bo kiedy uczę nauczycieli na warsztatach tej metody, czy pracuję z dziećmi, to wyzwala się taka energia, ale też taka bardzo pozytywna energia, dużo uśmiechu, dużo dyskusji, nagle jest wrzawa, nagle jest ogromna akcja, więc bardzo zachęcam do tego, żeby to wykorzystać. A jeżeli macie Panie jakieś wątpliwości, czy Pan, nie widzę tutaj, by się pojawił jakiś Pan, to jest szansa na to, żeby zadać pytanie teraz. Padło pytanie, czy zadania karty pracy układamy sami, czy można na początku są gdzieś do zdobycia. Są do zdobycia i tak jak Daria napisała, wyślę jutro pakiet, bo Fundacja Szkoła z Pracą opracowała kilka takich zadań, więc są one dostępne. Ja czekam na pytania, żeby móc też przejść dalej i naprawdę bardzo serdecznie zachęcam do takiego eksperymentowania też z różnymi formami, bo nawet jeżeli się okaże, że jednak nie do końca panią ta metoda podpasuje, to myślę sobie, że zawsze to jest jakiś rodzaj nauczycielskiego doświadczenia. Czy ominęłam, czy przy stoliku siedzi tyle dzieci, ile zadań jest cząstkowych? Tak, powiedziałam, tak jest. Powiedziałam o tym, że zobaczcie, to jest, czy wy widzicie kursor, którym ruszam na prezentacji, czy nie? Muszę dostać jakąś odpowiedź na. Tak, widzicie, o, doskonale. Dobrze, to zobaczcie. To jest jedno zadanie dla jednej grupy. Przyjmijmy, że jest sześć osób w grupie. Każda osoba dostaje jedną kartkę. Ta dostaje jedną, druga osoba dostaje tą, trzecia dostawa tą i tak dalej. Istnieje szansa na to, by popracować tymi zadaniami z mniejszymi grupami, bo na przykład nie wszyscy uczniowie są obecni i nie dzieli się nam klasa na 6, a dzieli się nam na 5 albo na 4 doskonale. Więc wtedy najpewniej jest eliminować te ostatnie warunki, bo one są najmniej istotne i nie są tak ważne przy poszukiwaniu rozwiązania. Musicie zobaczyć, musicie wiedzieć, że te na górze są najbardziej wartościowe. Bez nich nie da się rozwiązać zadań. W związku z tym najmniejsza liczba uczniów w grupie to 4. O, zobaczcie, Daria w czacie przysłała link, gdzie dostępny jest cały pakiet różnego rodzaju zadań, właśnie zadań w kawałkach, z świetnym opracowaniem merytorycznym, z wyjaśnieniem matematycznych aspektów każdego zadania, ale też z takim merytorycznym wstępem, na przykład jak jest dobrze ustawić ławki do tego typu zadania. Ja nie chciałam tutaj już temu poświęcać czas, właśnie z nadzieją na to, że Daria wyślę wam ten pakiet. Więc dobre uzupełnienie.
Widzę, że nie ma jakby więcej pytań, więc myślę sobie, że przejdziemy dalej. Dużo mówiłam o tym, że dzieci tak naprawdę najpełniej uczą się matematyki wtedy, kiedy mówią, czyli wtedy, kiedy używają języka, kiedy doskonalą swoje kompetencje językowe. Istnieje jeszcze jedna metoda, która doskonale nam realizuje obie te umiejętności. Nazywa się z języka angielskiego MathTalk. Po polsku przetłumaczyliśmy ją na coś, co nazywa się rozmowa o liczbach. Natomiast ja będę się dzisiaj posługiwała tą angielską nazwą, bo pod tą nazwą w Google'ach można znaleźć bardzo dużo materiałów na ten temat. Tutaj jeszcze wrócę do zadań w kawałkach, bo pojawiło się jedno pytanie, a nie chciałabym nikogo pozostawić bez odpowiedzi. Rozumiem, że dzieci rozwiązują każde zadanie w grupie, a zadawane pytania są w obrębie tylko tego zadania rozwiązywanego na daną chwilę. Nie wiem, czy dobrze rozumiem pytanie. Rozumiem, że dzieci rozwiązują każde zadanie w grupie. Tak, to jest jedno zadanie i dzieci rozwiązują jedno duże zadanie w grupie, a każdy ma swój warunek. Ja nie wiem, Pani Weroniko, czy odpowiedziałam wystarczająco. Widzę, że Pani Weronika pisze, więc możemy to jeszcze jakoś doprecyzować. I że pytania zadawane są tylko w obrębie tego zadania. Tak, jakby ta metoda zakłada, że to właściwie dobre pytanie pani Weronika zadała, bo ta metoda zakłada też bardzo, bardzo małą ingerencję nauczyciela. Coś, co pojawiło się na tej planszy, ale ja tego nie powiedziałam, to jest to, że jeżeli dzieci mają jakieś pytania do zadań w kawałkach, to najpierw rozwiązują je w grupie. Najpierw wykorzystują potencjał swoich kolegów i koleżanek. Nauczyciel tak naprawdę jest ostatnim ogniwem. I to też uczy bardzo komunikacji, dowiadywania się, doprecyzowania, wyjaśniania osobom, które czegoś nie rozumieją. Więc mam nadzieję, Pani Werniko, że jakby to dopełniłam. I wracam do MathTalku. Tak, Pani Werniko, fantastycznie. Cieszę się bardzo. Wracam do MathTalku. Na czym polega MathTalk? MathTalk jest doskonałą, tak jak już powiedziałam, metodą na to, by używając języka i doskonaląc precyzję tego języka, realizować matematyczne treści. Z MathTalkiem możemy pracować na dwóch rodzajach materiałów. Albo posługiwać się tym rodzajem planszy z takimi kropkami. Jeżeli wpiszecie sobie w Google MathTalk i wejdziecie w grafikę, to tych plansz jest tam mnóstwo i mają bardzo różne układy. To jest jeden rodzaj materiału. Drugi rodzaj materiału to są po prostu działania, które sobie wymyślimy. I te działania, oczywiście, jakby przykładów ich nie będę dawać, bo różne etapy, różne klasy, różne kompetencje matematyczne, różne poziomy, ich można wymyślać nieskończenie wiele. Natomiast jak pracować z MathTalkiem? Zapraszamy dzieci najlepiej pod tablicę, na której wisi jakiś arkusz papieru, dlatego że dobrze jest, by to, co zostanie wypracowane w MathTalku, wisiało przez jakiś czas w klasie i było dostępne. Zaraz zobaczycie dlaczego. Umawiamy się z dzieckiem na pewne zasady. Jakie? No takie, że ja za chwilę pokażę Wam taką oto planszę, jak Wy widzicie tutaj. I będę chciała, żebyście rzutem oka sprawdziły, czy oszacowali, ile kropek widzicie. Natomiast chciałabym, żeby każdy policzył, czy oszacował, czy określił, ile tych kropek jest samodzielnie w pamięci, w głowie, nie mówiąc wyniku na głos. Dopiero jeżeli będziecie mieli gotowy wynik, to mrugnijcie do mnie okiem. I to jest sygnał, na który umawiam się z dziećmi, którym sygnalizują mi swoją gotowość rozwiązania zadania. Do tego znaku sygnału zaraz wrócę. Co dalej? Jeżeli są takie dzieci, które bardzo szybko znalazły odpowiedź na to, ile tych kropek jest, to proszę je, żeby pokazały mi dyskretnie, pokażę Wam zaraz jakimi sposobami to rozwiązały. Jeżeli mają jeden, to żeby poszukały innego rozwiązania i pokazały mi w ten sposób, ile rozwiązań znalazły. Liczy się dla mnie to, żeby to było dyskretne, dlatego że dzieci mają bardzo
Tak jak wiecie, bardzo różne kompetencje i językowe, i matematyczne, więc nie chciałabym, żeby tworzyła się tutaj jakaś presja, że ja mam dopiero jeden, albo dopiero jestem w trakcie liczenia, a ktoś już ma pięć. Więc proszę, żeby ta ręka była wręcz położona tutaj na klatce, żeby każdy zajął się tak jakby swoim tokiem myślenia. Kiedy uczniowie są gotowi, bo wszyscy do mnie mrugnęli, pytam, jaki jest wynik. I zapisuję go na tablicy obok kartki. Jeżeli wyniki się różnią, to zapisuję wszystkie możliwe propozycje, a potem pytam, kto chciałby powiedzieć mi, jak to obliczył. I to jest moment ogromnej precyzji języka i tego, że to dzieci zaczynają się produkować. Zasada jest jedna, że jedno dziecko tłumaczy i chcę Was też uprzedzić, że cała reszta będzie chciała mu w tym pomóc. Dlaczego będzie mu chciała w tym pomóc? Dlatego, że ja zawsze udaję głupio. I udaję, że ja w ogóle nie rozumiem, co dzieci do mnie mówią. Bo wiecie, jak one się posługują, jakim językiem. Mówią tak, a wie pani, bo ja widzę, no tutaj te dwie kropki z tej strony. I najchętniej od razu jest takim paluchem. A ja mówię, z tej strony? To znaczy z której? I tu się zadziewa, no z lewej. Ale ja mówię, ale z lewej której? Widzisz te dwie kropki? Czy te dwie kropki, o które ci chodzi? I wtedy się pojawia dużo większa precyzja języka, bo ktoś może powiedzieć tak, nie, ja widzę te dwie poziome kropki. I to są bardzo takie drobne niuanse, którymi dzieci się zaczynają posługiwać przez to, że my tak naprawdę trochę udajemy i gramy, że one nie, że nie rozumiemy, co do nich mówią, ale zmuszamy ich do tego, by precyzowały bardzo swój język. I tak jak dziecko w toku tłumaczy, jak ono liczyło, czy jak zobaczyło, ile tych kropek jest, ja zapisuję jego rozwiązanie. Ale jak zapisuję? Rysuję je. Rysuję, jeżeli powiedzmy, Adaś widzi najpierw te dwie kropki, to rysuje na tablicy dwie kropki i otacza je pętlą. Zawsze też podpisuję autora toku myślenia i autora wyjaśnienia, czyli na początku pisze Adam, a potem rysuje jego rozwiązanie. Jak Adaś mi wytłumaczy, to pytam, kto jeszcze chciałby mi powiedzieć. I tak po kolei słucham określonej liczby dzieci. Musicie wiedzieć, że na początku może się zdarzyć tak, że będzie niewiele chętnych. Ale zobaczycie, że z czasem będziecie mieć problem z tym, żeby wybrać albo odmówić dzieciom, bo też nie sposób jest wszystkie propozycje dzieci zapisać. Na sam koniec pytam o to, a które z rozwiązań Was zaskoczyło, które było najciekawsze, które Wam się najbardziej spodobało, albo które może Wam czymś pomogło, albo wyjaśniło to zadanie. I tutaj sobie dzieci oczywiście argumentują, mówią i to jest ten moment takiego koleżeńskiego docenienia, bo kiedy inne dziecko powie, a ten pomysł Adasia był cudowny, bo ja to tak w ogóle nie pomyślałem, a to tak faktycznie można byłoby tak na to popatrzeć, to zobaczycie, że ten Adaś, on może nic nie powie, ale fizycznie się wyprostuje i urośnie. I to też taki ważny aspekt, że nie chwalicie wy, ale chwali kolega. To, co tak naprawdę największe efekty, jakie Maftok przyniósł w mojej klasie, to wcale nie matematyczne, choć matematyczne też bardzo, bo zobaczcie, za pomocą tych kropek można doskonale kształtować pojęcie liczby i obraz liczby. Te plansze z kropkami doskonale nadają się na pracę z pierwszą klasą, ale to też tak zupełnie pobocznie doskonała aktywność na zastępstwo. Jest bardzo angażująca intelektualnie i dzieci się bardzo w to wciągają. Więc oprócz budowania pojęcia liczby i obrazu liczby, oprócz tego, że każde dziecko, stwarzamy tym samym każdemu dziecku szansę na to, by liczyło tak jak chce, tak jak mu wygodnie, w związku z tym każdy uczeń buduje własną strategię rozwiązania zadania, a potem prosimy o to, by je wyjaśniło i uargumentowało, czyli niejako mobilizujemy naszych uczniów do tego, by w głowie uporządkowali sobie to, jak oni działają. Czyli zwiększamy proces, zwiększamy tak naprawdę proces świadomego uczenia się. Ale to jest wątek matematyczny, natomiast wątek polonistyczny jest tutaj nie do przecenienia. Moja klasa ma
olbrzymi problem w tym, żeby tworząc na przykład opowiadania, by one były w takim uporządkowanym, jasnym, klarownym, jakimś porządku zapisane. One są cudownie twórcze i kreatywne, ale mam wrażenie, że w nich jest więcej chaosu niż jakby pomysłu na opowiadanie. A stosując MAFTOG i pytania, o których Wam powiedziałam, zmuszamy tak naprawdę uczniów do tego, by bardzo precyzowali swój język. I ta precyzja języka niezwykle wpływa na kompetencje przy tworzeniu dłuższych i krótszych tekstów, przy tym jak dzieci się wypowiadają, a zatem też jak piszą. I pamiętam, jak ja sama uczyłam się tej metody w szkole edukacji, to byłam mocno sceptyczna i pieśni pochwalne, które wygłaszała prowadząca na temat właśnie tego, że ono tak znacząco wpływa na to, że dzieci tak potem precyzyjnie się wypowiadają, zatem precyzyjnie piszą i ten tok myślenia jest dla nich potem taki jasny i klarowny, no nie bardzo jakoś mogłam w to uwierzyć. Nie uwierzyłam do momentu, kiedy nie zaczęłam pracować MAFTOGiem. Teraz nie wyobrażam sobie, żeby tej metody nie wykorzystywać. Wiesz, więc serdecznie też do tego zachęcam. Do przetestowania. Myślę sobie też, że na początku mówiłam o metodzie projektów, która bardzo silnie weszła do edukacji wczesnoszkolnej i stała się już tak naprawdę niejako naszym obowiązkiem. Ja sobie niezwykle cenię metodę projektu, dlatego że tak naprawdę w niej widać potencjał i prawdziwy umiejętności i kompetencje uczniów, którzy przychodzą do nas do szkoły. Bo ja mam wrażenie, pakiety edukacyjne, na których przyszło nam pracować, one infantylizują dzieci. One trochę zapominają o tym, że współczesne dzieci wiedzą dużo więcej niż nam się wydaje i ich umiejętności są dużo większe niż nam się wydaje. Chciałam Wam na dowód tego opowiedzieć o dwóch projektach, które realizowałam ze swoimi klasami i o dwóch przykładach pytań, jakie padły. Pierwszy projekt, o którym chcę Wam opowiedzieć, nosił tytuł Ludzie są od siebie zależni. Wiem, że tytuł może tutaj budzić trochę wątpliwości i niezrozumienia, że tytuł jest daleki dzieciom, ale jest to szkoła pracująca w nurcie IB, czyli w nurcie matury międzynarodowej i tam niektóre elementy po prostu są bezpośrednio tłumaczone z języka angielskiego, więc stąd tak daleki dzieciom tytuł. Natomiast stwarzający też doskonałe pole do tego, żeby porozmawiać o tym, co to znaczy być od siebie zależnym. I co to znaczy w ogóle słowo zależność i jak możemy je rozumieć. Ale jak to się wydarzyło przy tym projekcie, słuchajcie, kiedy tak naprawdę to był w ogóle początek pierwszej klasy, pierwszy temat, bo chodziło o szkołę. Ludzie w szkole są od siebie zależni. Więc zebrałam na początku informacje o tym, co dzieci wiedzą na temat szkoły, ale też zapytałam ich o to, czego by się chcieli dowiedzieć. I słuchajcie, tak jak to bywa na początku pracy metodą projektów, dzieci zadają bardzo ilościowe pytania. I padło takie pytanie od jednej z dziewczynek. Ilu jest ludzi w całej szkole? I tam padały oczywiście inne stan różnych innych pytań, wszystkie te pytania były zapisane. No i miałam chwilę refleksji na tym, czy pójść w to pytanie, czy nie, ale sobie myślę, że właściwie sprawdzę, co z tego wyniknie. I zapytałam dzieci, jak możemy się dowiedzieć, ilu jest ludzi w szkole? I słuchajcie, tutaj się zaczęło. Tutaj się tak naprawdę zaczęła prawdziwa aktywność i zaangażowanie uczniów, bo pracowali sobie w dwu- albo trzyosobowo grupach, tak jak im było wygodniej, i każda grupa miała ustalić swój sposób, a potem spróbować odpowiedzieć na to pytanie. Jak myślicie, co dzieci zrobiły? Czy macie jakiś pomysł? Jak one próbowały do tego dojść? Jeżeli ktoś ma jakąś intuicję, to jestem wdzięczna za napisanie tego w czacie. Dobra, może się ktoś odważy. Jeżeli nie, to ja będę opowiadała, a w toku możecie sobie dopisywać. Słuchajcie, jedne grupy poszły i po prostu przeliczały dzieci, dorosłych na korytarzu. Wzięły kartki.
i próbowały zapisywać to, co im tam wychodzi, że jak doszły do 10, do 15 czy do 20, niektóre liczyły do 50 i były w stanie zapamiętać tak dużą liczbę, to sobie zapisywały. Jedna grupa wpadła z prycia, że to byli, wpadli na to, żeby pójść do pana Piotra do sekretariatu i zapytać, żeby sprawdził w jakichś księgach, w jakichś dokumentach, ile tych ludzi jest. Na całe moje szczęście, pan Piotr nie dał im odpowiedzi na tacy i powiedział, że on nie dysponuje takimi dokumentami, on w ogóle to nie wie, ile jest ludzi w całej szkole. Ale były też takie grupy, które zaczęły liczyć sale. W szkole jest to zorganizowane tak, że do jednej sali przypisana jest jedna klasa. Jak policzyły salę, to znaczy, jak policzyli salę, to dzieci zaczęły się orientować, ilu uczniów uczy się w danej klasie. I wiecie, co zaczęło się dziać na początku pierwszej klasy przy realizacji pierwszego projektu? Tak naprawdę dzieci zaczęły przeliczać powyżej drugiej i trzeciej setki. Liczyć, dodawać, mnożyć. Niektóre nawet okazało się dodają sposobem pisemnym, inne doskonale mnożą na samym początku pierwszej klasy. Te działania matematyczne trwały kilka dni, ale ilość obliczeń, jakie zostały w tym czasie wykonane, jest nie do ocenienia i myślę sobie, że niezliczona, jakby można byłoby dać naprawdę bardzo dużo zadań tekstowych i bardzo dużo działań do obliczenia i żadna ilość nie zapewniłaby takiej wartości matematycznej, jak to działanie. Ale to był taki aspekt matematyczny. A co się zadziało potem polonistycznego? Poprosiłam uczniów o to, by spisali swoje wyniki i opisali na kartce, jak do tego doszli. A potem zaprezentowali to na forum klasy. W związku z tym ćwiczyliśmy też mówienie, prezentowanie. Wiecie, początek pierwszej klasy to dość taki odważny moment na to, żeby postawić dzieci już na forum i poprosić, by coś opowiedziały. Natomiast nie było tutaj zbytnich problemów z tym, jeżeli któreś dziecko było bardziej onieśmielone, to po prostu ktoś przejmował pałeczkę i ten większy lider się wypowiadał. Natomiast potem była szansa na to, żeby rozwieszone plakaty w klasie przeczytać i zadawać poszczególnym grupom pytania o to, jak do tego doszli, żeby porozmawiać o tym, dlaczego te wyniki tak bardzo się różnią. Rozgorzała dyskusja na temat tego, i która z tych metod jest tak naprawdę najbardziej skuteczna w obliczeniu tak trudnego pytania. Myślę sobie, że wokół tego można byłoby wymyślić szereg innych i jestem przekonana, że macie w sobie też przestrzeń na to, żeby stworzyć inne działania, ale opowiem Wam też o jeszcze jednym projekcie. Projekt dotyczył emocji, czyli zupełnie ani nie matematyczny, ani nie polonistyczny, ale jedno z takich pytań badawczych, które padły od dzieci, było takie, dlaczego ludzie, którzy jadą w metrze, są smutni, a ktoś za chwilę zadał pytanie, ale tak w ogóle to dlaczego ludzie, którzy idą ulicą, dlaczego nie są tacy smutni? Tak to dzieci nazwały, że ludzie są smutni, którzy idą ulicą, zwłaszcza rano. No więc wyszliśmy, tak jak widzicie tutaj na zdjęciu mojej klasy, wyszliśmy w pobliżu naszej szkoły jest takie zagłębie biurowców, więc rankiem po prostu niezliczona liczba osób pędzi do pracy. I faktycznie, jak się przyglądałam tym ludziom, oni wyglądają trochę na zasmuconych. I tutaj widzicie, że dzieci na podkładkach też zliczają, bo oni też mieli za zadanie ustalić, dlaczego ci ludzie są smutni i ilu tych ludzi tak naprawdę jest smutnych. To, co też miało miejsce tutaj, to szybko dzieci się zreflektowały, że właściwie nie wszyscy ludzie są smutni. Niektórzy może są zmartwieni i to może to nie jest to samo, a niektórzy może są zezłoszczeni, a jeszcze niektórzy może są całkiem pogodni. Więc zupełnie bez mojej ingerencji podzielili sobie kartkę na kilka obszarów i starali się jakby zliczać osoby w danym nastroju. Znaleźli się również tacy śmiałkowie, którzy nawet zapytali niektóre osoby, dlaczego są w takim, a nie innym nastroju, ale to też można byłoby opowiadać o tym bardzo długo, więc ja się skupię na tym matematyczno-polonistycznym. Po powrocie do klasy poprosiłam, aby uczniowie w grupach pokazali mi za pomocą klocków, ile osób
jakby zliczyli i zaobserwowali w danym nastroju. I tu dałam Wam oczywiście przykładowe dwie wieże z krawków. I tak, na przykład jedna grupa pokazała, że tyle osób zaobserwowało wesołych, tyle było osób powiedzmy smutnych, a jeszcze więcej było osób zezłoszczonych w ich odczuciu. Czy wiecie, co powstało w ten sposób, jak ułożymy wieże z klocków jedna obok drugiej? Wiecie, co to jest? Takim matematycznym kątem, co nam powstało? Dokładnie. Powstał, tak jak pani Ela napisała, powstał wykres słupkowy. I pole do tego, by dokonać niezliczoną ilość operacji matematycznych. O ile więcej, o ile mniej jest takich osób w takim nastroju, a o ile więcej, czy o ile mniej w innym. Oczywiście jakby każdy z tych wyników staraliśmy się opracować i spisać. I to też był taki mocny językowy akcent, gdzie dzieci musiały bardzo dbać o to, by wypowiadać się pisemnie w taki uporządkowany i jasny sposób, by ich plakaty były jasne w komunikacie i przekazie. Natomiast podobnie jak przy tym pierwszym projekcie o tym, że ludzie w szkole są od siebie zależni, rozmawialiśmy o tym, dlaczego te wyniki są tak różne. I czy na pewno te emocje, które my tak nazywamy, są tymi prawdziwymi. Chciałam Wam pokazać, że tak naprawdę, kiedy oddamy dzieciom pole do tego, by zadawały pytania, to i czasem te pytania są takie mało matematyczne czy mało językowe, to można te pytania ukryć właśnie w kontekście tych dwóch edukacji. To zupełnie w ramach takich moich dzielenia się moim doświadczeniem, moimi inspiracjami, jakimś moim kawałkiem warsztatu pracy. Z nadzieją, że być może Was do czegoś to też zainspiruje w swoich klasach. Podsumowując, to, co dla mnie najważniejsze jest w metodzie projektu, to by na początku zbadać wiedzę wyjściową uczniów, czyli zapytać ich, co tak naprawdę realnie wiedzą na dany temat. Bo ja bardzo często spotykam się z tym, że moi uczniowie wiedzą dużo więcej, niż mi się wydaje, że wiedzą. I wiedza jest tak czasami szczegółowa, że ja muszę się czasami po prostu uczyć przy realizacji niektórych projektów. Drugim elementem są pytania badawcze, czyli czego chcielibyście się dowiedzieć? Ja myślę sobie, nigdy w życiu nie wymyśliłabym tego typu aktywności matematyczno-językowych, gdyby nie pytania dzieci. I kolejny etap to jak możemy się tego dowiedzieć, bo to jest dokładnie to samo, co powiedziałam przed chwileczką. Myślę, że ciężko byłoby mi wymyśleć i zaproponować im takie aktywności, jak to, że to oni sami wpadli na to, że jedni będą liczyli klasy, inni zapukają do pana Piotra, a inni po prostu będą próbować zliczyć osoby na korytarzu. A tym samym jakby to kolejna sytuacja, kiedy my nauczyciele nie narzucamy uczniom tego, jak mają się uczyć, jak mają rozwiązywać zadania, tylko jakby stwarzamy im okazję do tego, by każdy z nich czy każda grupa uczyła się tak, jak jest im wygodnie. I dopiero pod koniec zbieramy wnioski, rozmawiamy o tym, która z zaproponowanych metod jest najlepsza. Przepraszam bardzo, ale już z tego gadania oczywiście nauczycielskiego po całym dniu zaschło mi w ustach. No dobra. I myślę sobie, że takim największym podsumowaniem jest to, że tylko te trudności, które pokonane są samodzielnie, są uczące. Bo jeżeli ingerencja nauczycieli, nas będzie zbyt duża, no to jakby poczucie sprawczości naszych uczniów będzie mocno obniżone. No, w związku z tym jakby nie będą czuli takiego realnego wkładu w proces uczenia się. Chciałam też pokazać Wam jedną z gier planszowych, która może być też bardzo taką przyjemną okazją do tego, by łączyć edukację matematyczną i polonistyczną. Niestety dostałam kiedyś tą grę od koleżanki i nie znam jej źródła. Nie jest ona mojego autorstwa, co zresztą zaraz zobaczycie, bo popatrzcie, jak ona wygląda, ale jest bardzo fajna.
Zobaczcie, plansza jest zbudowana z liter, które poukładane są w jakiejś kolejności. Gra w nią dwóch uczniów, każdy dostaje swój pionek i kostkę, rzuca ją kostką, poruszają się o tyle pól do przodu, ile jest oczek na kostce, ale każdy z uczniów dostaje pieniądze. Każdy z uczniów dostaje 2,50. W każdej gra dwóch uczniów, ale potrzebny jest trzeci sędzia, znaczy właściwie taki bankier niż sędzia. I każdy z uczniów ma 2,50 i decyduje o tym, czy jeżeli stanie na danej literce, chce ją kupić, czy nie. W instrukcji macie określone, że chyba, nie chcę się tutaj pomylić, że samogłoska kosztuje 20 groszy, a spółgłoska 10. I każdy z uczniów ma szansę zadecydować, kupuje czy nie kupuje litery. Funkcją bankiera jest to, by wydawać resztę, więc to też nie jest taka bierna postać w tej grze, bo ona cały czas operuje i liczy, a oprócz tego liczy na konkretach, bo gdyby dać uczniom prawdziwe pieniądze, no to już jest naprawdę bardzo fajna zabawa. I po skończonej grze, kiedy już uczniowie dotrą do mety, w instrukcji jest, by stworzyli z zakupionych przez siebie liter jak najdłuższy tytuł jakiegoś opowiadania czy artykułu. Oczywiście tą zasadę można zmienić, bo można zrobić taką modyfikację, że uczniowie za pomocą liter, które wykupili, zbudują jak największą liczbę wyrazów, albo zbudują jak najdłuższe zdanie i będziemy je liczyć albo pod kątem liter, które zostały wykorzystane, albo pod kątem wyrazów. Ale to taki ewidentna integracja edukacji polonistycznej z edukacją matematyczną, no bo mamy ewidentnie obliczenia pieniężne. Bardzo fajnie się sprawdza ta gra, zwłaszcza jeżeli uczniowie mają do dyspozycji prawdziwe 2,50. Oczywiście można tę kwotę zwiększać, można dokonać różnego rodzaju modyfikacji tej gry. To, do czego serdecznie zachęcam, Boże, powoli kończy się nam czas, to, do czego serdecznie zachęcam, to to, by nie kończyć rozgrywki, nie kończyć pracy z tą grą na tym etapie. To znaczy, kończy się rozgrywka i kończy się nasza aktywność. Zachęcam do tego, by na przykład potworzyć zadania tekstowe. Niekoniecznie wy, może te zadania tekstowe mogą tworzyć uczniowie dla uczniów. I też sobie myślę, że tylko nasza nauczycielska kreatywność ogranicza nas co do tego, jakie aktywności możemy zbudować wokół tej gry. Na blogu Nauczycielka Pierwsza Klasa znalazłam też fantastyczny pomysł na to, by powstała matematyczna klasowa książka kucharska. To też fajny sposób na to, jak za jednym zamachem, tak potocznie mówiąc, łączyć obie edukacje. Macie tutaj zdjęcie, a ja za sekundę wyślę wam link do tego. Dajcie mi sekundę. Już ten link się pojawia w. Link pojawił się w czasie, mam nadzieję, że jest widoczny. Tam więcej autorka tego pomysłu o nim pisze. Nie jest to, zaznaczam, że nie jest to pomysł, to posuwam też jako inspirację znalezioną właśnie na naszym blogu. Ale tak sobie pomyślałam, że całkiem przyjemną aktywnością mogłoby być również to, gdyby zadania tekstowe były fragmentem opowiadania, albo gdyby uczniowie mieli zadania tekstowe wpleść w opowiadanie, albo gdyby zorganizować pracę z zadaniami tekstowymi w ten sposób, że od wyniku uzyskanego w danym zadaniu zależy dalszy bieg opowiadania. Jeżeli uzyskasz 5, to możesz odkryć na przykład tę część opowiadania. Jeżeli uzyskasz 10, to możesz odkryć tę część opowiadania. I w ten sposób popracować z tekstem. Przy jednoczesnym oczywiście działaniu matematycznym. To na dzisiaj są wszystkie inspiracje, pomysły czy metody, którymi z Wami chciałam się podzielić, ale jednocześnie podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, chciałam, żebyście Panie pamiętały o tym, by patrzeć na integrację edukacji matematycznej i polonistycznej z takiego wyższego poziomu, czyli patrzeć na to,
jakie umiejętności takie duże, typu czytanie, pisanie, komunikowanie, argumentacja, dyskusje, wyjaśnianie, precyzja języka są wykorzystywane przy konstruowanych przez Was zadaniach, aktywnościach. Więc tak, to tak słowem zakończenia. Oczywiście jestem jeszcze tutaj, nie kończę tak z Wami drastycznie. Jestem jeszcze, możecie dać mi znać, co Wam najbardziej podobało, albo co może zamierzacie wykorzystać. Jeżeli macie też jakieś pytania do mnie, to też jest okazja do tego, by je zadać. Bardzo ciekawy wykład, bardzo ciekawe propozycje. To ja bardzo, bardzo dziękuję. O, wykorzystam na ćwiczeniach ze studentami pedagogiki, pisze pani Elżbieta. Pani Elżbieto, gdzie pani pracuje ze studentami? Proszę powiedzieć, ponieważ ja prowadzę zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim i faktycznie zadania, o których, czy aktywności, o których tutaj opowiadałam, robią furorę wśród studentów, więc polecam. Ciekawa jestem opinii studentów u pani w grupach. O, pani Jana napisała, że często wydaje mi się, że łączymy matematykę i polski, ale nie uświadamiamy sobie tego. Dokładnie tak. Ja nie chciałam tego tak mocno werbalizować, ale przykładami, o których dzisiaj mówiłam, chciałam właśnie panią pokazać, że tak naprawdę bardzo zależy jakby jakość naszej pracy od naszej nauczycielskiej świadomości i nauczycielskiej refleksji. Jeżeli my mamy świadomość celu i mamy świadomość tego, jak wiele zadziewa się przy proponowanych przez nas aktywnościach, to mamy szansę też może tak skonstruować czy poprowadzić dane działania naszych uczniów, by to bardziej wychodziły one od nich, by to oni bardziej działali, niż abyśmy to my grali pierwsze skrzypce. O, pracuję w Gdańsku. Bardzo sobie cenię w ogóle środowisko gdańskie, Uniwersytet Gdański, gdzie jest moja ukochana profesor Krustańska, ale też zawsze jak prowadzę jakieś warsztaty w Gdańsku, to bardzo miło je wspominam, więc bardzo cieszę się, że jest też z nami ktoś z tak odległych zakątków, bo my oczywiście jesteśmy starym w Warszawie. Pani Bożena, bardzo dziękuję. To ja, Pani Bożena, dziękuję za obecność. O, tutaj Pani Ela też pisze, że ciekawą pozycją, którą poleca, jest matematyka jest wszędzie. Przyjrzę się, ponieważ nie znam, więc dziękuję bardzo za inspirację. To też tak jestem wdzięczna, że coś do mnie wróciło. Mam też nadzieję, że ten grudniowy czas już będzie tylko spokojniejszy dla pani i że to, co dzieje się teraz kiermaszowo-świątecznego w szkole, nie za bardzo was przytłoczy. O, tutaj pani Szyla napisała, że można tą pozycję zdobyć w PDF-ie i że jest wiele inspiracji do matematyki. A, tak, matematyka jest wszędzie. To chyba jest aplikacja mBanku, to prawda. O tak, to przepraszam, ja doskonale ją kojarzę. Faktycznie, mBank rozdaje tę pozycję. mBank rozdaje tę pozycję czasami w formie papierowej, można ją odebrać u nich w oddziałach banku, a faktycznie jest do pobrania faktycznie jest do pobrania w formie PDF-u. No dobrze, ja bardzo Pani dziękuję i życzę wszystkiego, co najlepsze też w takim okresie świątecznym. Życzę ogromu sił, ogromu inspiracji, kreatywności, ale też takiego nauczycielskiego odpuszczenia i oddania trochę przestrzeni uczniom. I sobie myślę, że z nas zejdzie taki ciężar uczenia, nauczania, a to na dzieciach spocznie rodzaju obowiązek uczenia się, co sobie myślę jest największą wartością. Tak, tutaj pani Aneta napisała, że bardzo dziękuję, że się zgadza z ogromem pomysłem. Bardzo jest mi miło. Bardzo, bardzo, bardzo dziękuję.
Jeszcze widzę, że ktoś pisze, więc tak ciężko mi się jest z wami rozłączyć, więc poczekam na to, co tutaj się pojawi. O, wszystkiego dobrego w nowym roku. Ja również wam życzę wszystkiego co najlepsze. Mamy taki nieciekawy czas w edukacji w ogóle. No tak. Nie jest łatwo, ale sobie myślę, że może jakoś to przetrwamy. Dziękujemy i dziękuję bardzo. Wesołych świąt wam życzę. O, widzę, że jest Anita, z którą się znamy osobiście. Miło ci widzieć, Anito. Wesoło, mam teraz jeszcze naprawdę to taki teraz gorący czas, więc podziwiam, że w ogóle jesteście pani obecni. No dobrze, żegnam się już z paniami. Życzę dobrego wieczoru, spokojnego piątku, dobrego weekendu i wszystkiego, co dobre. Mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych warsztatach, szkoleniach czy webinarze. Dario, czy ja mam się jakoś rozłączyć? Czy to ty nas już tak ostatecznie pożegnasz? Ostatecznie się żegnam. Dziękujemy bardzo. Nie będę już włączała kamery i tego przedłużać. Dziękuję serdecznie. Tak jak zapowiedziałam, odzywam się jutro w mailu. Zbiorę te wszystkie informacje i inspiracje i wyślę paniom już bezpośrednio. Dziękujemy i do następnego spotkania. Dziękuję.